Nie wiem, co z tego będzie. Pierwszy raz strzelam samolot z gumy. Czy coś z tego nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Uwaga. Wyszło. Ale jazda. O masakra. Nie będę długo latał, bo ja go prawie nie widzę. Już się ciemno robi. Mam nadzieję, że coś te kamery uchwycą. Dobra, ale jest mega. Lekkie trymowanko jeszcze. Fajnie, spokojnie lata. Ponoć będzie problem z lądowaniem. Ale stabilny jest. Szkoda, że jest tak późno i nie ma czasu, żeby nim jeszcze polatać. Ale mega. Dobra, to co, spróbuję jeszcze wylądować? Chociaż nie, jeszcze trochę. Jeszcze chwila. Opa! Niewiele brakło. Ale by było. Myślałem, że będzie katastrofa. Ty, silnik nie działa. Ale wylądował. Pikawa mi chodzi, nie, jak nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło. Wiem, że zgasł silnik. Idę sprawdzić. Okej, samolot jest cały, krótkie omówienie, bo tu ciemno się robi, a koniecznie chciałem dzisiaj go oblatać, no nie mogłem się doczekać. Jeszcze emocje mnie trzymają. Słuchajcie, muszę się przyznać, to nie jest pierwsza próba, to znaczy to jest pierwszy lot, ale nie pierwsza próba tego samolotu, bo za pierwszym razem jak próbowałem nim polecieć, to stracił to skrzydło. No zobaczyłem powrót po latach do EDF-ów, jak to pójdzie. Nie poszło. I ono zostało dodrukowane na nowo. No i co, jeżeli coś nie działa, a za bardzo mi nie chciał wystartować, no to trzeba popytać troszeczkę tych, co wiedzą więcej. I miałem pomysł na katapultę, żeby go wystartować, ale nigdy takiej katapulty nie używałem. To zapytałem kolegów, którzy mają większe doświadczenie i doświadczenie z szybowcami. No bo większość samolotów ma śmigło z przodu, z tyłu, ono przeszkadza w strzelaniu katapulty, z katapulty takiego samolotu. Mówią, to zrób taką jak dla szybowców. No i zrobiłem, miałem wątpliwości, czy ona zadziała. Tutaj trzy różne gumy, śledź, żeby to zamocować tam gdzieś po naciągnięciu tej gumy, tam gdzieś był ten śledź. Około 15 metrów żyłki i na szybko zrobione, wczoraj zaprojektowane, dzisiaj wydrukowane urządzenie startowe, no bo ponoć to puszcza się z ręki i później jakoś leci, a ja zrobiłem to tak, że tutaj mam pręt 3 mm, tutaj jest taka szczelina i po naciśnięciu nogą zwalniana jest żyłka.
No po to, żeby mieć wolne ręce. To tak o katapulcie, krótko. Natomiast sam samolot, MiG-15, model darmowy, na Kulcie można go znaleźć, między innymi, nie wiem czy gdzieś indziej, ja sobie pobierałem z Kulcu i myślę, że dam link gdzieś w opisie tego filmu. Zasilany napędem wentylatorowym, Boże, komary są, napędem wentylatorowym 5-centymetrowym, 50 mm tutaj EDF-ik jest wewnątrz, akumulator 4S 1300, nie wiem co się stało, ale faktycznie w którymś momencie ten silnik przestał reagować. Akumulator w sumie to jest 75, 78 i 77, nie wiem, może akumulator chociaż był naładowany, może przegorzał się regulator. To już następnym razem. Ciekawa konstrukcja tego samolotu i do tego tematu jeszcze wrócę. Przyznaję, byłem pod ogromnym wrażeniem i zaskoczony, jak on mi wystartował. Wiecie co, do tego stopnia, że jak on już był w powietrzu, to dopiero sobie przypomniałem, że trzeba włączyć silnik. No jeszcze niewiele brakło i by było po wszystkim. Spore emocje, jak na koniec dnia i wieczór. Ale bardzo pozytywne, bardzo fajne. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Na pewno jeszcze będzie, bo to jest wersja, która jest taka zmieniona tutaj, żeby był jako jednomiejscowy, bo on w oryginale jest dwumiejscowy. I ten dwumiejscowy ma już wersję poprawioną. I ona też się drukuje, będzie następna. Będą takie samoloty trochę do testów z napędami tunelowymi. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli macie jakieś uwagi, proszę piszcie śmiało, dziękuję wszystkim za wsparcie, do następnego filmu, cześć!